tradycji wsi karpackiej, a w szczególności takiej, gdzie były owce, bardzo ważny był ten kalendarz świąt. I akurat jesteśmy koniec września, zbliża się dzień świętego Michała. Święty Michał w jednej, przedstawiany jest tak przynajmniej w ikonografii, w jednej ręce trzyma miecz ognisty, a w drugiej ręce trzyma wagę. Dla kultury ludowej to znaczyło, że jest patronem sprawiedliwego podziału, pewnej zgody takiej społecznej. I jak kończył się sezon wypasu owiec, no wiadomo, owce dawały mleko, bacowie, owczorze robili bryndzę, a ona była chlebem powszednim społeczności górskiej. Trzeba było się tą bryndzą sprawiedliwie podzielić. W związku z tym przywoływano patrona tego dnia, czyli świętego Michała. Baca miał obowiązek zejść z owcami do wsi, nawet jeżeli owce później były jeszcze wypasane, ale oficjalnie zakończyć właśnie ten wypas związany z produkcją serów i rozliczyć się z gazdami. I to, że no każdy baca jednak w honorze swoim miał, żeby te owce były wypasione, żeby one jesienią pięknie wyglądały, żeby się nimi pochwalić, zganiano je do koszora, no i przede wszystkim liczono. Oczywiście no, sztuki się musiały zgadzać, każdy z gazdów no, swoje owce obejrzał. Mało tego, one też podlegały takiej ocenie sąsiedzkiej. Jeden gazda patrzył na owce drugiego, oceniali też bacę za to, jak tymi owcami się opiekował. No ale oczywiście było to też związane z tym, że każdy chciał rozpoznać swoje owce, no i przygotować je do odebrania ze stada, wyłączenia ze stada, stąd łosot, rozosot, łozosot. W różnych częściach Karpat Polskich to słowo brzmiało. A polegało przede wszystkim na rozłączeniu owiec stada. Pasterstwo tutaj nasze karpackie to był wypas wspólnotowy. W związku z tym czasami kilkudziesięciu właścicieli miało tam swoje owce. I właśnie na świętego Michała z jednej strony rozłączano stado, ale z drugiej, co było jeszcze ważniejsze, dzielono się dochodami. Wtedy dzielono się serami. No dziś, prawdę mówiąc, wypada podzielić się no, jakimiś tam zobowiązaniami pieniężnymi. One zawsze są, bo w tym wypasie wspólnotowym trzeba wiedzieć, że owce też wypasane są na ludzkim. Więc ci, którzy byli właścicielami ziemi, również przychodzili na ten łosot, żeby w jakiś sposób no, też jakiegoś oscypka, jakiś ser czy jakiś pieniądz otrzymać. Czyli dla łosodu najważniejszy patron, święty Michał, i to, że sprawiedliwie dzielimy się tymi przychodami z bacowania.